Każdy piłkarz wie, jaka jest gała ciągle. Jezus Maria, i tyle było fajnie. Tyle, no nie? I tyle było z kibicowaniem. Przed naszym programem każdy z uczestników zostaje podpięty do wykrywacza kłamstw, a następnie zadajemy mu ponad 100 pytań dotyczących jego życia. Do programu wybieramy 21 z nich. Jeżeli uczestnicy odpowiedzą na nie zgodnie z prawdą, czeka ich główna nagroda. Ćwierć miliona złotych. Czy to jest wygórowana cena za ujawnienie prawdy, którą niektórzy skrywają latami? Oto dzisiejsza bohaterka naszego programu. Dorota Czyk ma 37 lat. Mieszka w Wałbrzychu. Z zawodu jest technikiem ekonomistą, ale poświęciła się wychowaniu dzieci, których ma aż 5. Przed programem sprawdziliśmy jej prawdomówność przy użyciu wykrywacza kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadała zgodnie z prawdą, a kiedy kłamała. Sara, dziękuję. Powitajmy w studiu Dorotę Majchrzyk. O Jezu, obsmarkałem się. Przepraszam, Adrian napisał: oho, Wałbrzych, będzie grubo. Jak się czujesz w naszym studiu? Troszkę zdenerwowana. Gorzej było w czasie pytań na wykrywaczu kłamstw? Chyba nie. Dowiedziałaś się Magda. Czegoś o sobie? Tak. A są takie pytania, których się boisz? Yo, Duffy! Dziękuję. Możecie dać prime, a ja skoczę tylko po picie. Nie chcę przegapić. Jezus Maria. Są. Zobaczymy, czy padną w trakcie tego programu. Usłyszysz 21 pytań. Te pytania to jest dobry napój. Na 6 etapów. Jak będziecie kiedyś w sklepie z zagranicznymi produktami. 5000, specyficzny bardzo. Outmin, gdzie na? 12 tysięcy, stawka rośnie. Kaliku, 30, też. 75, 125, 250. Tyle maksymalnie możesz zdobyć. Pytania będą coraz trudniejsze. Uprzedzam, przestrzegam. Ale to decyzja oczywiście będzie zależeć od ciebie. W każdym momencie możesz... Wałbrzych to polski Prypeć? Powiedzieć... Nie chcę dalej. Czy mam dziurę w głowie od słuchawek? Czekaj. No robi mi się we włosach takie ten. Ale w ogóle włosy mi się strasznie. Ja mam tak naturalnie, ci to dziękuję. Bardziej coś takiego, no nie? I jak nagrywam filmy, to zawsze ta fryzura wygląda tragicznie. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że zbyt próbuję coś z nią zrobić. Jak streamuję, to mi się rozwala. A mam taką fryzurkę, tak naprawdę. Ale musi to nastąpić przed zadaniem przeze mnie pytania. Rozumiem. Jeśli pytanie padnie... No i co ja mam zrobić po prostu? Musisz, jeśli chcesz wygrać pieniądze, powiedzieć prawdę. Nie możesz zrezygnować. Nie możesz przemilczeć. Wszystko jasne? Jasne. W studiu razem z tobą są twoi bliscy. Poznajmy. Ekipę wspierającą. Robert, mąż Doroty. Jak są takie TikToki, gdzie zastanawiałem się, kto jest reptylem, to gdyby dzisiaj ten program wyszedł, to jestem przekonany, że był taki, jak on, Mocny Egregor się nazywa? Tak, chyba Mocny Egregor, jakoś tak, jeden z tych gości, który właśnie szuka reptylii. Ten gość na pewno byłby analizowany. Teściowa Doroty. Zawsze jak ktoś ma takie mocniejsze rysy, to na TikToku szukają powiązań z reptylami. Koleżanka, sąsiadka Dorotki. Imię? Katarzyna. A teściowa? Anna. Rozpoczynamy? Tak. Przypomnę, pierwszy etap, 6 pytań. Nagroda za prawdę, za 6 razy powiedzianą prawdę, to 5000 zł. Powiedz, jak wygląda twój normalny dzień? Taki zwykły, przeciętny. Wstaję rano. Dzieci wychodzą do szkoły. Czwórka, bo czwórka już jest w szkole. A potem zostaje z maleństwem. O, oczywiście, normalny dzień matki. Sprzątanie, pranie, prasowanie, gotowanie obiadu. O, i widać, w którą stronę pójdzie. Się wyłącznie domem, dziećmi, tak, rodziną. I mężem. Dzieci, pięcioro. Gdzie na krewetkach? Czworo w szkole?
Tak. Jedno małe? Jedno maleńkie, 5 miesięcy. Pamiętasz wszystkie imiona? Wszystkie. I daty urodzeń również. Pierwsze pytanie. Czy myślisz, że gdybyś nie urodziła dzieci, skończyłabyś studia? Dobra, urodziła 5 dzieci, domyślam się. Ja, spoiler! Wow. Pytanie pierwsze. Czy myślisz, że gdybyś nie urodziła dzieci, skończyłabyś studia? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Byłaś na studiach, czy chciałaś Zdałam pójść? Egzamin, dostałam się na studia. Na jakie studia? Turystyka. Zrezygnowałaś w związku z tym, że byłaś w ciąży, czy urodziłaś? Poniekąd, ale tak nie do końca. To właściwie ja poszłam na studia, kiedy już było 4 dzieci. I to 4 dziecko już było w takim wieku, że mogłam rozpocząć studia, które są moim marzeniem. Ale po prostu, no jeszcze musiałam wtedy zrezygnować. Pytanie drugie. Czy z ręką na sercu możesz powiedzieć, że każdemu dziecku poświęcasz tyle czasu, ile naprawdę potrzebuje? Z ręką na sercu nie. Mówię, no że nie ma opcji przy tej ilości. Nie jest to możliwe. Odpowiedź to... po prostu. Prawda. Dlaczego? Zajmujesz się przecież... No dlaczego? Może dlatego, że jest piątka. Ale jednak... Kolejna rzecz. Zmieniający się mindset. Wyłącznie domem i dziećmi. Jakby spoko, ale mówimy o 5 dzieci. Jak ogarniasz cały dom, który podejrzewam, że musi być całkiem spory, żeby pomieścić 5 dzieci i 2 ludzi. I musisz wyprawki do szkoły, odprowadzanie, zaprowadzanie, prasowanie, bla bla bla, pakowanie tych dzieciaków, posiłki dla 7 osób 3 razy dziennie i tak dalej, no to... No to nie jest tylko, to jest od cholery jasnej pracy. Myślę, że matka, która ma jedno dziecko albo 2 dzieci, wie, ile trzeba poświęcić czasu na każdego i każdy z nich jest w innym wieku, każde potrzebuje... 5 dzieci i 2 ludzi, powiedziałem? 5 dzieci i 2 ludzi. Ups. Potrzebuje dużo więcej czasu, niż jestem w stanie im dać. Sorry. Wyjaśnię znaczenie tego przyrządu, który jest przed wami. Tutaj jest przycisk bezpieczeństwa. Jeżeli nie będziecie chcieli usłyszeć odpowiedzi na któreś z pytań, które ja zadam, proszę wstać. Przycisnąć. Odpowiedzi nie będzie tego pytania również, jakby nie było. Natomiast w to miejsce będzie inne pytanie, jakie trudno powiedzieć. Wracamy do pytań. Robert, czym się zajmujesz zawodowo? Kierowcą jestem. Prowadzę ciężarówkę. Mhm. Jeździsz po Polsce? Wyjeżdżasz w długie trasy? Ogólnie po Wałbrzychu, bo pracuję w zakładzie remontów dróg. Pytanie trzecie. Czy kiedykolwiek brakowało ci pieniędzy na jedzenie dla twoich dzieci? Przy tej ilości nie zdziwię się. No, z jednej pensji. To tak. Nie jakiejś wielkiej. Ta odpowiedź to... Niestety, ale do przewidzenia było. Prawda. Bywały takie trudne momenty? Bywały. Chociażby nawet ostatnio właśnie, biorąc pod uwagę mróz, bardzo wielki śnieg w Wałbrzychu i chociażby to, że mąż w tym czasie nie pracuje w takich momentach i to są momenty, kiedy brakuje pieniążków na tak dużą rodzinę. Czy jest ktoś, kto jest w stanie pomóc wtedy? Tak, raczej tak. Jakie są twoje relacje, to moje pytanie do Anny, twoje relacje z synową? Dobre. Pytanie czwarte. Czy to prawda, że najlepiej czujesz się wtedy, gdy nie widujesz swoich teściów? Tak, to prawda. O! Ta odpowiedź to... prawda. Och. Są jakieś konflikty, problemy? Czy... To znaczy, nie. Ja nawet... Znaczy, wolałabym się nie wypowiadać, bo może za dużo powiem o teściu. O nie! Czyli większe problemy są z teściem niż tak. Niż teściową. Pytanie piąte.
Czy masz żal do rodziców, że widzieli w tobie więcej wad niż zalet? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Jak to jest z tymi wadami i zaletami, Robert? Ja akurat widzę więcej zalet jak wad w mojej żonie, a z rodzicami jest różnie. Kasiu, jaka jest twoja przyjaciółka? No i git. Ma wady? No każdy człowiek ma moim zdaniem wady. Ma i wady, ma i zalety. Pytanie szóste. Czy uważasz, że jesteś dobrym wzorem do naśladowania dla swoich dzieci? Nie, odpowiadam bardzo szybko. Na pewno nie. Ta odpowiedź to... No szczerze, uczciwie. No. Pewnie większość rodziców właśnie w trosce o dzieci by tak powiedziała. Wzory, dobre wzory, wzorce, nie jesteś takim dobrym wzorem. Mm-hmm. To znaczy, no nie chciałabym, żeby którekolwiek z moich dzieci również poszło w moje ślady, żeby zajęły się tylko rodziną. Więc jednak wolałabym, żeby zajęły się szkołą, jak najbardziej, jak największymi kwalifikacjami, pracą. Jednak wiedząc, jak to ciężko jest utrzymać tak dużą rodzinę, wolę, żeby nie naśladowały mnie w tym wypadku. Może będzie trochę łatwiej, dlatego no, trzymam że kciuki, kaska by się przydała im na pewno, no nie? Złotych. Zakończyliśmy pierwszy etap. Wygrałaś 5000 znaczy, złotych. Tak, teraz trzymamy kciuki, macie rację, a zaraz będzie pytanie, czy to prawda, że wolisz bić najmłodsze dziecko, bo nie jest w stanie się obronić, czy coś takiego? Tyle, no nie? I tyle było z kibicowania. Możesz w tej chwili zrezygnować z dalszej części programu i 5000 pozostaje na twoim koncie. Możesz to zrobić po każdej odpowiedzi w kolejnym etapie, przed zadaniem przeze mnie kolejnego pytania. Mm-hmm. W następnym etapie, w drugim etapie jest 5 pytań specific do wygrania 15000 zł. Czy chcesz grać? Gram dalej. Rozpoczynamy drugi etap. Rodzina jest liczna, was dwoje, pięcioro dzieci. Czy macie czas na to, żeby wspólnie coś robić, działać? Jak spędzacie wspólnie czas? No właściwie takim czasem wspólnym dla nas wszystkich jest niedziela. W niedzielę jesteśmy razem. Co się dzieje razem w niedzielę? W domu nie jest to często, ale są momenty, że usiądziemy z dziećmi, zagramy w kości, w skrable, ale jednak najczęstszym takim punktem, który robimy w niedzielę, jest nasz wspólny spacer. Pytanie siódme. Czy to prawda, że chodzisz na rodzinne spacery tylko po to, by pochwalić się szczęśliwą rodziną? Tak, ma, no. Chcę, żeby widzieli mnie inni sąsiedzi czy inni ludzie, że odpowiedź mimo licznej rodziny, tak, chodzę, żeby się pochwalić swoją super rodziną. No i baza, git. Ta odpowiedź to prawda. Kluczem jest słowo tylko. No może nie jest to najcudowniejsza pobudka, ale ważne, że chodzi. To jak to wygląda? No, póki nie było wózeczka, to ja z mężem pod paszkę i koło nas dzieciątka. No, takie dzieciątka, no to. Od najmniejszego do największego. Teraz z wózkiem, to jak jest prosta droga, to ja idę. Jak pod górkę Wałbrzychu, to mąż idzie z wózkiem. Pytanie ósme. Czy jesteś znudzona swoim pożyciem małżeńskim? Wywali się? Może się wywalić na tym, mam vibe. Tak, jestem znudzona. Okej, dobra. Ta odpowiedź to prawda. A czego ci brakuje w małżeństwie? Nie dlaczego wiem, dlaczego jesteś znudzona? Nie jestem znudzona. Chyba brakuje mi tego romantyzmu, kiedyś był w tym moim mężu i gdzieś się po drodze zgubił.
Jakoś tak z dnia na dzień jest ciągle tak samo. Robert, tak to się zmieniło? No tak, właściwie obowiązki stale jedne i te same. Ale Dorota twierdzi, że kiedyś byłeś inny. Pewnie, no, na pewno był. I młodszy byłem. No, ładniejszy. Ładniejszy pewnie. Nie, ładny chłopak, nie narzekaj. Ale bardziej romantyczny. No, na pewno się, no, przy tej piątce dzieci się to zgubiło. Może brak nam też tej intymności, bo to mieszkanie nasze też nie jest za duże. Może dlatego z tego tak wynika. Pytanie dziewiąte. Czy naprawdę kochasz swojego męża? Tak, kocham swojego męża. Bardzo. Dziękuję, Filo. No. No prawda, no wiemy wszyscy. No prawda. No prawda, nie obnoście się już, Jezus Maria. Prawda. Kamień z serca, czy byłeś spokojny? Byłem spokojny o to pytanie. Ja również kocham żonę tak samo, pewnie jak ona mnie. A może nawet bardziej. Pytanie dziesiąte. Nie, ja ciebie bardziej. Nie, ja ciebie bardziej. Ale ja ciebie bardziej. A ja ciebie tak jak ty, tylko plus jeden za każdym razem. Tak? To ja nieskończenie ciebie ale ja przecież miałem plus jeden, więc moja nieskończoność jest plus jeden. Dobra, kto tego nie robił? Czy często dochodzi do awantur między tobą i mężem w obecności dzieci? No, niestety tak. Ta odpowiedź to... Akurat obwóz, w sensie, no mają piątkę dzieci w domu. Prawdopodobnie nie mają się gdzie ukryć, żeby ten... Prawda. Żeby pokłócić się. Więc bez szoku tutaj. Myślę, że to taka proza życia. Tak. Ja tak z mamą że robię. W wielu rodzinach a to uroczo, tak się zdarza. No. Nie każdy ma odwagę przyznać się do tego. Skąd się biorą awantury? To jest przede wszystkim... No, ja też się tak boję, że zaraz wyjdzie przemoc domowa i było fajnie. Siema. No bo jakie tam może być pytanie, no? Oni nie dawaliby ludzi, którzy nie mają czegoś bardzo niekomfortowego, bo po prostu rozdawaliby pieniądze za free. Jakby największym grzechem było, nie wiem, zżyganie się na imprezie czy coś. Więc tam się zawsze musi coś odpierdzielić. Zdrada vibe nie dają, w ogóle nie dają zdrada vibe. Natomiast boję się, po prostu boję się, że zaraz wjedzie jakieś dawanie sobie po głowach. Brak pieniędzy. Już mnie ten program steroryzował. Z jednej i z drugiej strony. I myślę, że nasze awantury najczęściej się na tym opierają, a że jest to przy dzieciach, tak jak już mąż wspomniał, warunki mieszkaniowe nie pozwalają nam a to na, był gift od Fuck Your Sona, dziękuję bardzo. Pokoju, a nerwy robią to, że się jest głośno. Pytanie 11. Czy zdarzyło ci się palić papierosy, będąc w ciąży? Oh, Jezus Maria, i tyle było fajnie. No, niestety. Byłam palaczką. Nie paliłam nałogowo w ciąży, nie paliłam dużo, ale zdarzyło mi się, że będąc w ciąży zapaliłam papierosa. Odpowiedź? Tak. Ta odpowiedź to... Prawda. O Boże. Zakończyliśmy drugi etap. Na twoim koncie 15 tysięcy złotych. No, ale za jaką cenę? Wygrałaś 15 tysięcy złotych. Ale za jaką cenę? Domyślam się, że w waszej sytuacji to jest sporo pieniędzy. No. Zastanów się, czy warto ryzykować. No. I odpowiedz na pytanie, czy... Niedelikatna sugestia. Grać o 30 tysięcy złotych, czy chcesz przejść do trzeciego etapu? Boję się trochę. Pójdzie dla kasy. Zależy im na... Dla nich to będzie duża różnica, no. Weźmie. Pójdzie jak gram nic. Dalej. Jeszcze jedną rundę zrobi i wyjdzie z kasą. Rozpoczynamy trzeci etap. W tym etapie usłyszysz cztery pytania.
Jeśli powiesz prawdę, 4 razy odpowiesz szczerze, będziesz miała 30 tysięcy złotych. Jest furtka bezpieczeństwa. No. Przed zadaniem kolejnego pytania możesz powiedzieć, że rezygnujesz. I wyjdziesz. Wówczas zachowasz kwotę, którą wygrałaś do tej pory, czyli 15 tysięcy. Przypominam również o przycisku. Jeżeli będziecie chcieli go użyć, możecie go użyć jeden raz w programie. Pytanie 12. Czy kiedykolwiek podejrzewałaś męża o to, że cię zdradził? Podejrzewać. No, może powiedzieć tak, nic z tego nie wynika. Podejrzewałam. Mówił, że tak. Pracuje ten jako kierowca tira, więc to... pewnie dużo go nie ma w domu. Prawda. Skąd takie pytania, skąd takie wątpliwości? Życie jest życie. Nawet stereotypy, no nie, o kierowcach. No. Trochę go nie było w domu przez pewien czas. Myślę, że kobieta wszystko może sobie w tej głowie... Czul, dziękuję. Czy chcesz grać dalej? Tak. No weźmie te 3 pytania, jedno może skasować. Czy w głębi serca ufasz swojemu mężowi? Raz pod uwagę poprzednie pytanie, to chyba odpowiedź jest jasna, że jednak czasami waham się i nie. Szczerze, no. Ta odpowiedź to... Bierz tą kasę, kobieto, przydała się. Było Mandzia i Multiego już wpłacił 10 zł. Jasne, idź do nich oglądać w takim razie. Prawda. 2 pytania, masz kasę i wychodź. Odpowiedziałaś na 2 z 4 pytań w tym etapie. 2 jeszcze przed tobą. Powtórzę. Czy chcesz grać dalej? Czy chcesz się wycofać? No, pytania są coraz bardziej dramatyczne. 15 tysięcy może być twoje. Kończymy grę. W tym momencie, teraz. Skłaniasz tak chociaż raz, nieważne, świadomie czy nieświadomie. Właśnie o to chodzi, to jest ten strach, że mogę nie chcieć skłamać, a mimo wszystko... Bo czasem tak się zdarza. Tak się czasem zdarza. Kłamiemy podświadomie. Stracisz wszystko. Dzięki, Nanea! Trudno. Gram. Pytanie 14. Czy kiedykolwiek podejrzewałaś męża o korzystanie z usług przydrożnej... Tak, stereotypy. Po prostu powiedz tak, no stereotypy i się zaśmiej. Nic się nie stanie. Następne pytanie kasujecie i wychodzisz z 30 tysiącami. Ale uważam, że tego bym na pewno nie zrobił. Okay. Moja odpowiedź brzmi, nie podejrzewałam. Jeszcze lepiej. Ta odpowiedź to... Nie wywali się. Będzie dobrze. Szczera odpowiedź. Prawda. Jeszcze jedno pytanie i może wyjść z kasą. Mogę mnie skipnąć nawet. Dorota, może już wystarczy. Mogę mnie skipnąć. O Jezu, źle im podpowiada. Mam guzik. Graj. Jedno pytanie ci zostało. Może być okropne. Mają guzik. Może. Mają guzik. Proszę, pytanie. Gram dalej. Pytanie 15. Czy wstydzisz się swojego pochodzenia? Dobra, łatwiutko. Powiedz Myślę, po prostu że tak. Odpowiadam tutaj szczerze, że nie wstydzę się. Mama nie wywal jest się. Fajną kobietą. Tata był super facetem. Nie wywal się. Odpowiedź? Cieszę się, że jestem ich córka. Moja odpowiedź jest nie. Nie wywal się. Zbyt konkretne, wywali się. Chociaż może, nie wiem. Prawda. O Jezu, jest dobrze. Dostałeś bardzo duże brawa.
Brawać się należy. Good ending. Niech weźmie kasę, niech nie pali ślugów, jak się pojawi szóste dziecko. I koniec. Po prostu. Zakończyliśmy trzeci etap. W tym momencie wygrałaś 30 tysięcy złotych. Wyłaś. Koniec, no. Nie. Koniec. Tak, koniec. Poproszę o odpowiedź na pytanie. Koniec. Czy chcesz grać dalej? Koniec. Masz 30 tysięcy złotych. Koniec, jest dobrze. Zrobię to dla mojej mamy. Kończę grę. Bardzo dobrze, dziękuję. Nie pal więcej w ciąży. Zrób to dla siebie. Jest dobrze. Wyszła w dobrym momencie. 30 tysięcy jest twoje. Super, gratuluję. Zapraszam cię do rodziny. Dosyć. Już nie mogłam. Cieszę, że się skończyło. Naprawdę, bo jednak chyba nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, jak ciężko jest mówić prawdę, a tym bardziej w obecności osób bliskich. Czemu daily do 6 marca? Bo widzowie opłacili już z góry do 6 marca. Jak się licznik dopełni, to będzie do 7 marca. Słuchajcie, jak dla mnie to możecie sobie opłacić i na 3 miesiące do przodu. Jeżeli nie zrobicie jakiejś rzeczy typu 2 lata czy 3 lata, to nawet mnie nie musicie pytać, czy to okej, okay, czy coś. No, po prostu się ucieszę. My nie nagradzamy odpowiedzi. Dajemy nagrodę za przyznanie się do prawdy. A nie każdy może się na to zdobyć. Poznajmy następnego gracza. Tomasz Sebastianiuk ma 25 lat. Mieszka we Wrocławiu. Karierę zawodowego piłkarza przerwała mu kontuzja. Teraz pracuje jako przedstawiciel handlowy i prowadzi własną działalność gospodarczą. Od prawie roku jest w szczęśliwym związku z Alicją. El Clasico gramy, panowie. Tomasz został poddany badaniu wykrywaczem kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadał zgodnie z prawdą, a kiedy kłamał. Tomasz odpowiedział na ponad 100 pytań dotyczących jego życia, z których do programu wybraliśmy 21. W naszym studiu Tomasz Sebastianiuk. Witam. Dictator Julia, dziękuję bardzo. Bardzo miło oglądać. Dziękuję Grumpy Nyx. Za suba. Kiedy zdecydowałeś, że chcesz wziąć udział w tym programie? Już jakiś czas temu. Trudno mi dokładnie tak określić to w ramach czasowych, ale podejrzewam, że około 3 miesięcy temu. Co cię skłoniło? Podejrzewam, że jakaś ciekawość na pewno, chęć zdobycia jakiegoś kolejnego doświadczenia. No i podejrzewam, że jak większość graczy, fajnie było, gdyby udało się wygrać jakiekolwiek pieniążki. W studiu wspierać cię będą bliscy, znajomi, poznajmy ich. Alicja, narzeczona Tomka. Andrzej, ojciec Tomka. Marek podesłał z dopiskiem twój WF-ista, twój stary. Który piłkarz przychodzi wam do głowy? Przed kontuzją, po kontuzji. No. Literalnie każdy piłkarz. Czy wyznaczyłeś sobie jakiś limit pieniędzy, który chcesz wygrać? No, wolałbym, żeby okazało się to w trakcie gry, jeżeli oczywiście uda mi się do tego limitu dojść. Powiedzmy, że tak. Ja ci powiem, co należy zrobić, żeby wygrać jak najwięcej. W programie usłyszysz 21 pytań. Te pytania podzielone są na 6 etapów. W pierwszym etapie 6 pytań, jeśli nie skłamiesz, wygrywasz 5 tysięcy. Drugi etap 5 pytań, 15 tysięcy. Ile jest daily? Od 24 stycznia. Ja? W każdym etapie o jedno pytanie mniej, pytania coraz bardziej bliste, trudniejsze i coraz więcej pieniędzy. Bardzo mi miło. 30, 75, 125 i 250 tysięcy to jest ta najwyższa stawka. Ćwierć miliona złotych. Czy możemy zaczynać pierwszy etap? Oczywiście. Przypominam tobie i przypominam państwu, że przed programem wszystkie pytania sprawdzaliśmy na wykrywaczu kłamstw. Stąd wiemy, które pytanie, która odpowiedź na pytanie jest prawdą, a która fałszem. A zatem pierwszy etap gry, 6 pytań do wygrania 5 tysięcy złotych. Czy masz plany związane z pieniędzmi, które wygrałbyś? Czy wygrasz? Tak, w sumie my wtedy. A możesz powiedzieć, co to jest, czy wolisz zachować to dla siebie?
To znaczy w zależności na pewno od kwoty, jaką udałoby mi się wygrać. Oczywiście mówię udałoby, bo może być 1000 gram efironu, może być 2000. Z całą pewnością myślę o przyszłości spędzonej wspólnie z moją narzeczoną. Chciałbym, żebyśmy pobrali się w miarę szybko. No i podejrzewam, że część z tych pieniążków, które udałoby mi się wygrać, poświęciłbym właśnie, może nie poświęcił, tylko przeznaczyłbym na wesele. Pytanie pierwsze. Czy kiedykolwiek celowo sprawiałeś wrażenie, że posiadasz więcej pieniędzy niż masz w rzeczywistości? Tom Cruise wpłacił 10 zł z prośba, ale możesz jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś bardziej kapitalistą czy socjalistą? No. Uwielbiam takie monologi z kryby. Jakby spoko, ale posądzasz mnie w tym momencie do należenia do największego grona kanali, jakie kiedykolwiek chodziły po tym świecie, którymi głęboko politycznie, ideologicznie, a nawet filozoficznie gardzę. Jakby naprawdę, z jedną z tych grup sobie mogłeś odpuścić. Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Chciałeś komuś zaimponować? Większość z nas, przynajmniej jak jest młodsza, ma 18, 19 czy 20 lat, podejrzewam, albo chce zaimponować komuś tym, że ma więcej pieniędzy, albo po prostu chce sprawić w oczach innych, że przynajmniej nie ma tych pieniędzy mniej niż tamte osoby. Pytanie drugie. Czy uważasz, że pieniądze są w życiu najważniejsze? No jest jeszcze piłka nożna. Ta odpowiedź to prawda. Nargul do Pawlaka tak mówił. U mnie słowo droższe pieniędzy. No dokładnie. Co jest w życiu ważne? Wydaje mi się, że przede wszystkim ważne są wartości rodzinne. Trudno mi powiedzieć jeszcze, bardzo dużo rzeczy jest ważnych w zależności od sytuacji. Ważne jest to, żeby być życzliwym, żeby pomagać sobie nawzajem. Bardzo dużo rzeczy jest istotnych. Pytanie trzecie. Czy kiedykolwiek odłożyłeś na później decyzję o oświadczynach, ponieważ żal ci było pieniędzy na pierścionek zaręczynowy? Ile kosztują pierścionki zaręczynowe? Ponad 150. Co najmniej 200. Tak szczerze. 31-latek, dorzucę się, choć nie oglądam regularnie, wpłacił 10 zł, ale wiem od jakiegoś czasu, że jak nie mam co robić, to mogę zajrzeć, bo jest daily. Co będzie, jak to się skończy? Co będzie, jak się skończy daily? Albo będę miał zjazd przez miesiąc? Zależy jak długo. Albo zrobię tak, że miną 3 dni i znowu dam 1000 zł cel na następny dzień. Siema, wróciłem po przerwie. Albo... nie wiem. Stwierdzę, że mam was w dupie i nie chcę się sprawdzić niczego na żywo i będę wstawiał filmiki tylko... Pewnie to drugie. No różne opcje są. O Boże, coś chciałem zrobić. A ile kosztuje... pierścionek zaręczynowy. Potem moja dziewczyna sprawdzi historię i się będzie spodziewała, że się chce oświadczyć, jak gdzieś pójdziemy. O Jezu! A ja powiem, a nie, oglądałem program z 2009 i gadaliśmy z widzami. Nie chciałem się zaręczać. O. Dobra, może lepiej tego nie googlujmy. Tak. Ta odpowiedź to prawda. To dotyczy Alicji? Powiem w ten sposób, jeżeli mam to uzasadniać w jakikolwiek sposób... Nie musisz. Jak najbardziej chcę, skoro mnie pan o to pyta, jak najbardziej mogę to wytłumaczyć. Nie sprawdza mi historii, to był żart. Sprawa jest tego typu... Każdy z nas, powiedzmy, ma inny statut materialny i mimo tego, że miałem w życiu chwilę, gdzie chciałem się oświadczyć, chciałem się zaręczyć, po prostu nie było mnie stać na to, żeby wydać pieniążki na pierścionek taki, jaki chciałbym kupić, no i co później życie spoko, zweryfikowało. Moja narzeczona wcale nie miała... bo to jest symbol, prawda? Aczkolwiek... Alicja, patrzę na twoje palce. Dostałaś już pierścionek? Tak, mam pierścionek, mogę nawet pokazać. Jesteś z niego dumna? Nie bardzo było, jestem dumna i nie jest dla mnie istotne to, ile kosztował, tylko to, że Tomek powiedział o tym, że chce spędzić ze mną resztę życia i chce, żebym była jego żoną. Pytanie czwarte.
Czy uważasz, że twoja dziewczyna ma dużo szczęścia, że się z tobą związała? Dyzakord, tak. Dziękuję. No i dobrze dla ciebie, kolego. Ta odpowiedź to prawda. No i fajnie. No. Jest piłkarzyk, musi mieć duże poczucie pewności siebie. Lulci wpłacił 15 zł. Dużo zdrówka dla ciebie. Wszystkiego dziękuję. Dobrego. Wszystkiego dobrego też dla ciebie, Lulci. Zalicji szczęściara. Podobnie jak ze mnie. Tak? Oczywiście. Idzie to, wydaje mi się, w dwóch kierunkach. Alicja, poproszę o twój komentarz. To tak jak słowa w tej piosence. Znalazłam cię na końcu świata. Ach, jak tu słodko i przyjemnie. Za chwilę może przestać być tak słodko. Grałeś piłkę nożną? Tak. Kontuzja, tak? To przeszkodziło? Między innymi. Kontuzja i dziewczyny, zawsze są dwa powody. To było u poprzedniego piłkarza w programie, że chodził na randki. I to był problem też. Piąty. Czy uważasz, że cel uświęca środki? Tak. Ta odpowiedź to... Prawda. Nie, takie pytanko, nie pytanko, nie ma co. Nic z tego nie wynika tak naprawdę. To ostatnie pytanie w tej części programu. Kciuk w górę. Nie warto dawać dziewczynie pierścionek. Moja się ucieszyła jak dostała, ale wpłacił 10 zł. Jak powiedziałem, że wywaliłem na niego dosłownie całe oszczędności, żeby pokazać jak ją kocham, to ze mną zerwała, bo niby jestem nieodpowiedzialny. Ale nie wzięła pierścionka. To git, stary, możesz następnej po prostu dać. Weź się nie przejmuj, będziesz już miał z góry, no nie? Następna jest za darmo, dwie w cenie jednej czy coś. Chcesz je usłyszeć? Tak. Pytanie szóste. Czy kiedykolwiek zażywałeś środki dopingujące? Tak. Ta odpowiedź to... Prawda. Chciałbyś coś dodać, wyjaśnić? Jak najbardziej. Wykracuj niesportowo. Różne rzeczy się robi po prostu, tak więc ja z całą pewnością nie żałuję tej decyzji, bo pokazało mi to, że w sztuczny sposób na pewno nie zwiększę swojej ambicji, swojej woli walki, a przede wszystkim swojego wytrenowania. Czegoś się to nauczyło? Tak, żeby polegać zawsze na sobie, i to jest najistotniejsze, żeby zaufać sobie i być pewnym siebie. Nie wiem, czy liczyłeś, ja liczyłem dokładnie, to była twoja szósta prawdziwa odpowiedź, zakończyliśmy pierwszy etap. Wygrałeś 5000 zł. W drugim etapie do wygrania jest 15000 zł. Będzie 5 pytań. Pytania mogą być bardzo osobiste, trudne. Czy daję taki vibe, jakby nie dało się zapytać go o coś ciężkiego. 5 pytań. No ale coś tam musi być. Okej. Spróbujesz? Spróbuję. Rozpoczynamy drugi etap. 5 pytań. Do wygrania 15000 zł. Wpłacił 10 zł, kiedy w tym programie jest ten moment, kiedy emeryt sięga po pieniądze, a Zygmunt Heiser mu je zabiera sprzed nosa? To będzie w następnym programie, jaki będziemy oglądali. Jak długo znacie się za nic? Nie będzie Zygmunt Heiser, tylko Iwisz. Około... półtorej roku. Czym Alicja cię urzekł? Czym Alicja mnie urzekła? Siema wuja, jestem kilka minut do tyłu, ale jako córki kierowcy nie dziwią mnie wcale odpytej pani. Ja do 4 RZ mówiłam do taty na pan wpłacił 10 zł, bo wyjeżdżał na od 3 do 4 tygodnie trasy i jak wracał tu go nie poznawałam, aż w końcu przestawił się ze względu na mnie i rodzeństwo na trasy max tygodniowe. Czaję, trudny temat. Rozumiem, no tam widać, że mieli dużo na głowie z piątką dzieci Jan jeszcze. Jan wpłacił 10 zł, podczas moich jedynych w życiu oświadczyn dałem dziewczynie pierścionek za 2 zł w automatu i przyjęła oświadczyny. Plot twist, już nie jesteśmy razem. Przynajmniej się nie wykosztowałeś, bratku. Na pewno całą sobą, nie można tutaj... Po czasie ma zaleta. Bardzo wiele cech, które bardzo mi imponują, które bardzo mi pasują i generalnie z tego powodu jesteśmy razem. Trzymaj się, Suwan. Pytanie siódme. Czy uważasz, że twoja obecna dziewczyna jest najlepszą kochanką, z jaką do tej Zdrówka. Pory uprawiałeś seks? Tak. No jaka szczęśliwa! Ojejku! Jaka radosna! O!
Rozumiem, że miałeś możliwości porównania. Oczywiście. Czy miałeś w przeszłości związki takie, które dłużej trwały? Tak. Czy to takie przelotne raczej znajomości? Miałem. Z jakiej przyczyny się rozpadały? Dać taką jednoznaczną przyczynę generalnie tego, dlaczego... Na mnie teraz ciekawi ta drama kurtkowa, o co poszło też. Inaczej. Uważam po prostu, że mam nadzieję, się dowiemy. Wola góry była taka, żeby coś zakończyć, zacząć nowy etap i żeby się okazało, że ten etap jest tym najważniejszym w życiu. Pytanie ósme. Czy całkowicie ufasz swojej dziewczynie? Tak. Jezu! Ta odpowiedź to... Jak? Alicja, jak to jest z tobą? Z twoim zaufaniem do Tomka? Ufam Tomkowi tak samo, jak Tomek ufa mi. Także podstawą związku jest zaufanie. Pytanie dziewiąte. Czytasz SMS-y swojej dziewczyny bez jej wiedzy? Oho. Czyta. Tak. Czyta, no. A jaka szczęśliwa! Zazdrosny o mnie jest! Ta odpowiedź to... Nawet jej się to spodobało. No to jak to z tym zaufaniem? Ufam swojej dziewczynie do samego końca. No on po prostu ten... Każdy piłkarz wie, jaka jest gała, czy jakoś tak, no nie? Jak coś takiego, że... No po prostu zna... Jak jesteś na boisku, z ilu jest piłkarzy? 11 jest w jednej drużynie? To 22 jest? Może jest mniej. RL ma 7, to może jest 7. Jest bramkarz i może być... Nie, no to 10. 22. Dobra. Czytanie... Nie, mam w dupie piłkę nożną. Obejrzałem może z, nie wiem, 6-7 razy jakiś mecz w życiu. SMS-ów, wydaje mi się, że większość ludzi w naszym wieku, młodych ludzi, bo na razie jeszcze jesteśmy chyba w gronie młodych ludzi, robi to. Nie wydaje mi się, żeby to było do końca oznaką nieufności, bo wydaje mi się, że jeżeli... Robisz to bez jej wiedzy. Tak, ona też robi to samo i wiemy o tym, że robimy sobie to nawzajem bez naszej wiedzy. Puenta, tak, zrobiłaś. Czegoś... On w tej chwili szuka usprawiedliwienia. Znaczy, no nie jest do końca tak, że bez mojej wiedzy, bo Tomkowi się wydaje, że ja o tym nie wiem, ale ja tak naprawdę o tym wiem, bo tak jak Tomek mówi, czasami zdarza mi się to samo, więc nie uważam, że to nie jest pod kwestię zaufania, można to podciągnąć. Dokładnie. Czy chcesz usłyszeć... Nie wiem, no jeżeli oni są z tym okej. Okay. Normalka czytać SMS-y? Ty, ja bym nie miał psychy. I strasznie bym się wkurzył, jakby mnie coś takiego spotkało. Jak sobie to tam robią między sobą na zasadzie obopólnej akceptacji, no to dobra, no ich sprawa. Pytanie 10. Tak. Możesz się wycofać. Wiem. Nie chcesz? Nie. Pytanie 10. Czy sypiając z obecną dziewczyną byłeś nadal w poprzednim związku? Oj, spoiler, bababa. Tak. Prawda. Powiedziałeś prawdę na 10 pytanie. Mhm. Zaskoczyło cię to? Nie. Wiedziałeś? Tak, ja o tym wiedziałam. Myślę, że swoim postępowaniem nie skrzywdziłem nikogo. Przed tobą 11, ostatnie pytanie tej rundy. Czy mam zadać to pytanie? Bardzo proszę. Czy kiedykolwiek spotkałeś się z byłą narzeczoną w tajemnicy przed swoją dziewczyną? O, zmiana strony. O, już się nie podoba. Już się nie podoba. Tak. Ta odpowiedź to... Prawda. Kłamstwo. No to chyba Alicja pewnie nie wiedziała. Nie widziałam, ale... Autentycznie wszystkim podekscytowana, mam wrażenie. Na pewno nie mam żalu do Tomka, bo wie, że jestem dosyć zazdrosną osobą. Misiolka, dziękuję. Zazdrosna o niego i na pewno chciał mnie po prostu, nie chciał mnie niepokoić tym.
po prostu spotkałem się z nią, nie uważam tego, że w tajemnicy, po prostu moja obecna rzeczona. Czyli nie było to nic wielkiego? Nie, tym bardziej, że nie było to, powiedzmy, spotkanie do końca w celach prywatnych, tylko po prostu się odbyło. 11 razy powiedziałeś prawdę. Wygrałeś 15 tysięcy złotych. Gra dalej. Jak nic, gra dalej. Karyno wpłacił 10 złotych. Ja się nie gracy. Że mam 11 miesięcy bez samookaleczania i lecę po rok. Szacuneczek, gracy. Całkiem przyzwoita kasa, tak myślę. Może pora zakończyć nasze spotkanie. Wydaje mi się, że to będzie najlepsza decyzja. Tak? 15 tysięcy? Tak. Wystarczy. O, zimnie. Z całą pewnością. No, znaczy, na pewne wydatki wydaje mi się, że wystarczy. Alicjo? Też mi się wydaje, że już wystarczy. Aha. Tak jak Tomek odpowiedział, pieniądze na pewno nie są najważniejsze. Czy nie chciałabyś słyszeć trochę więcej prawdy o Tomku? Wydaje mi się, że ja całą prawdę o Tomku znam, także zanim zaczęliśmy być ze sobą, dużo rozmawialiśmy, także Tomek mi dużo opowiadał bardzo o sobie. Dobrze, skoro Alicja zna całą prawdę o tobie, no to właściwie nie ma się czego bać. Nie. Dlaczego rezygnujesz? Wydaje mi się, że na 15 tysięcy trzeba dosyć długo pracować, a mi się to udało. Jestem z tego powodu szczęśliwy. Dziękuję. Wygrałeś 15 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Troszkę ciszej. Jest jeszcze opcja pod tytułem trzeci odcinek to jest dużo jednego dnia.